strasznie mnie dużo wszędzie. To jest, no z jednej strony to jest przyjemne, bo ludzie dyskutują o książce, a o co może chodzić autorowi, o tym, żeby ludzie czytali i dyskutowali. No ale z drugiej strony, no nie mam życia, to znaczy nie mam życia przez ten miesiąc, czy nawet już ponad miesiąc, prawie prywatnego, osobistego, nie mam czasu dla żony, synów, nie mam czasu nic poczytać, no ale to jest... Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako narzekanie. Oczywiście to nie jest narzekanie, tylko to jest no, taka radykalna zmiana w funkcjonowaniu na co dzień. I wiem też, że to się szybko skończy, bo za chwilę będzie jakaś następna książka i będą ludzie dyskutować o innej książce. Bardzo się cieszę, że tak wiele wspaniałych głosów było. Od ludzi pióra, pisarzy, filozofów, socjologów i zwykłych czytelników, którzy przychodzą na spotkania i mówią, o co ten skandal. No to ten skandal, po prostu opowieść o człowieku w trudnych czasach, ciekawym człowieku, skomplikowanym. No ten Kapuściński stał się dla bardzo wielu osób żywy dzięki tej książce, co mnie bardzo cieszy. To są opinie czytelników, nie moje, więc taki był mój zamiar. Czyli jeśli wiele osób tak to odbiera, to autor się cieszy. Ja dzięki tej książce nabrałam ochoty na przeczytanie książek Kapuścińskiego, bo przez to, że właśnie był na takim piedestale, to mnie to odrzucało. Dzięki panu Arturowi nabrał tej ludzkiej twarzy. Ta książka nie przedstawia człowieka jako ikonę, jako mit. Tylko pokazuje prawdziwego człowieka z krwi i kości. Ja jestem osobą wychowaną na Kapuścińskim i jego fascynacje kiedyś były moimi fascynacjami. Także po prostu dla mnie osobiście ta książka była szalenie ważna, bo jakby to powiedzieć już tak górnolotnie, przywróciła sens jakimś moim dawnym zaangażowaniom. Ja zwykle czytam książki na raty, tymczasem ją czytałam jednym tchem. Czyli dobra książka. Namawiam krytyków do lektury tej książki bez uprzedzeń, bez tych wstępnych założeń. Trochę nie rozumiem, jak tę książkę można czytać jako książkę napisaną z uprzedzeniami bądź niechęcią do bohatera. Wydaje mi się, że no po prostu wydaje mi się to niemożliwe. Ja przyjmuję do wiadomości, że są osoby, które tak tę książkę czytają, ale nie jestem w stanie tego przyjąć. Ponieważ książkę pisałem z życzliwością dla Kapuścińskiego, starając się go zrozumieć, wyjaśnić, lepiej poznać, lepiej przedstawić, głębiej przedstawić go czytelnikom.